dzisiejszym serwisie prezentujemy wrażenia z wycieczki po słupskim akwaparku Trzy Fale. Przyjrzymy się również bliskiej przyjaźni słupsko-portugalskiej i porozmawiamy o strzelających z karabinka pneumatycznego osobach niewidomych i słabowidzących. W ubiegłym tygodniu wspominaliśmy o rozruchu basenów w akwaparku Trzy Fale. Użyte przez nas wtedy materiały wideo udostępnione zostały przez Urząd Miejski. Tym razem otrzymaliśmy oficjalne zaproszenie, z którego nie omieszkaliśmy skorzystać. Z kamerą zwiedziliśmy niemal cały kompleks, zapoznając się z systemami hydraulicznymi, atrakcjami czyhającymi na przyszłych gości i aktualnym postępem prac związanych z budową. Pierwsze kroki skierowaliśmy do pomieszczenia z basenami rekreacyjnymi. Ku naszemu zaskoczeniu cały system basenów był w pełni sprawny i teoretycznie nic nie stało na przeszkodzie, by zażyć relaksacyjnej kąpieli. Gdyby tylko na podorędziu były kąpielówki i komplet ręczników, to nawet wszechobecni pracownicy budowlani nie stanowiliby żadnego dyskomfortu. Kolejnym etapem wycieczki mediów po obiekcie był basen sportowy z ruchomym dnem. Nowoczesna konstrukcja umożliwia dostosowanie głębokości do konkretnych potrzeb. Nieopodal znajdował się również basen rehabilitacyjny. Następnie mogliśmy zapoznać się z systemami dezynfekującymi i sterującymi obiegiem wody w basenach. Kierując się ku wyjściu, minęliśmy pomieszczenia biurowe, by już na zewnątrz przyjrzeć się zewnętrznej elewacji budynku, niewidocznej od strony ulicy Grunwaldzkiej.
Po wizycie w Trzech Falach widać, że systemy basenów są już praktycznie gotowe na przyjęcie gości, jednak wnętrzu brakuje podstawowych elementów wykończeniowych. Te wraz z remontem dachu mają być ukończone do przyszłego roku, w którym planowane jest otwarcie pierwszej części aquaparku. 4-kowy wieczór w Teatrze Rondo upłynął w atmosferze Półwyspu Iberyjskiego, a konkretnie Portugalii, która za sprawą zmarłego w ubiegłym roku Artura Oliveiry stała się bliska wielu słupszczanom. Portugalia, choć kilometrowo oddalona od Słupska, to dzisiaj zawitała do miasta nad Słupią. Portugalia bardzo bliska Słupszczanom przez Artura Oliveirę, którego tabliczkę odsłoniliśmy dziś na ścianie pamięci na cmentarzu. Artur odszedł w ubiegłym roku, a to on razem z Tośkiem Franczakiem zapoczątkował przyjaźń między dwoma miastami, portugalskim Cartaxo i polskim Słupskiem. I będzie tak już zawsze, że Portugalczycy będą witać do tego miasta, nawet jeżeli nie fizycznie, to tak jak dziś przynajmniej książką Izy Klementowskiej Samotność Portugalczyka, wystawą Zbyszka Suligi, czy warsztatami kulinarnymi kuchni portugalskiej. Można powiedzieć, że dzisiaj przez żołądek do serca. Ja myślę, że te serca są połączone, że to jest przyjaźń, która będzie się toczyła dalej. Toczyła się przez wiele lat, w 2007 roku została sformalizowana, a teraz trwa dzięki przyjaźniom, dzięki wieloletniej współpracy. Myślę, że Portugalczycy z równą przyjemnością poznają polską kuchnię, jak my ich specjały. A czy łatwo taki związek na odległość, powiedziałbym, utrzymać? W dobie wspólnej Europy, internetu, absolutnie tak, bardzo łatwo. Na gości czekała wystawa fotografii prezentującej krajobrazy i życie w Portugalii, a także spotkanie z Izą Klementowską, autorką książki Samotność Portugalczyka. Miłośnicy sztuki kulinarnej mogli posmakować południowych przysmaków przygotowanych przez Paulinę Kantak, właścicielkę restauracji Kurnik i uczestniczkę programu Hell's Kitchen. Szkoda, że klauzula zabrania jej zdradzenia szczegółów dotyczących finałowych rozstrzygnięć programu. Dlatego nie wiemy jeszcze, czy za kilka tygodni Paulina porzuci Słupsk dla pewnego warszawskiego atelier, którego nazwy nie wymienimy. Łatwo takie przedsięwzięcie zorganizować, jeśli ono łączy tyle aspektów i tych literackich, kulturalnych, spotkań ze sztuką, ale także spotkań z gastronomią. Łatwo, jeżeli znajdzie się sponsora, który jest otwarty na tego typu wydarzenia, a nam udało się znaleźć sponsora, który z Polską i z Portugalią jest związany. Jeronimo Martens na naszą prośbę o wsparcie spotkań z Portugalią, bo dzisiejsze spotkania to są drugie w tym roku spotkania z Portugalią. Wcześniej spotkaliśmy się wiosną, wtedy słuchaliśmy muzyki Fado. Dziś, jak widać za mną, spotkania kulinarne. Przed chwilą słuchaliśmy o samotności Portugalczyka, czyli literacko było. No i wokół nas wystawa fotografii pana Zbigniewa Suligi, więc łatwo jest, jeżeli otwarty jest sponsor, a ten sponsor był otwarty. Mamy nadzieję, że nie są to ostatnie spotkania z Portugalią w Słupsku i że wiosna portugalska pojawi się w przyszłym roku znowu, a po niej lato, jesień i zima. Niecierpliwie czekamy na kolejne odsłony spotkań z portugalską kulturą w Słupsku. Nieprzypadkowo spotykamy się dzisiaj w siedzibie Integracyjnego Klubu Sportowego Zryw, bowiem obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych, a właśnie w klubie Zryw rywalizują na różnych niwach sportowych zawodnicy niewidomi i niedowidzący, ale o tej rywalizacji więcej opowie nam prezes tego klubu, Mirosław Mirynowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Mirosławie, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych. Jest jakieś specjalne świętowanie w waszym klubie? Nie ma czasu na świętowanie. Są prężne przygotowania do najbliższych imprez, a są to Mistrzostwa Polski w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących, a tuż po nich po raz pierwszy odbywające się w Polsce Mistrzostwa Europy również w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących. Niektórzy, jeśli po raz pierwszy usłyszą, że osoby niewidome, niedowidzące, słabowidzące strzelają z broni pneumatycznej, mogą zrobić naprawdę bardzo zdziwioną minę, a to jest dla was codzienność.
Teraz już tak, ale jak my usłyszeliśmy o rywalizacji osób niewidomych, słabowidzących w strzelectwie, nawet laserowym, a potem dopiero pneumatycznym, to też robiliśmy wielkie oczy, a teraz jest to dla nas codzienność i naprawdę widzimy, jak to nam sprawnie idzie. Obecnie już jesteśmy w czołówce zespołów w całej Polsce. W tym roku zdobyliśmy już 13 medali rangi mistrzostw Polski. Także już nas nic nie dziwi, jeśli chodzi o sport osób niewidomych, słabowidzących. Rywalizujemy już w tylu dyscyplinach, że naprawdę niedługo już nie będzie chyba dyscypliny, za którą się niewidomi, słabowidzący nie będą brać. I specjalny sprzęt do tej rywalizacji jest tutaj potrzebny, bo strzelacie na słuch. Zgadza się, jest specjalna luneta optoelektroniczna, która przetwarza światło na dźwięk i osoba niewidoma bądź słabowidząca ma słuchawki na uszach. Na tarczy znajduje się tak zwana maskownica, na którą jest powyżej dziesiątki jest umieszczony biały punkt, na niego skierowane jest światło halogenowe. I to światło jest odbierane przez tą lunetę optoelektroniczną, która tym się różni od lunety klasycznej, że nie ma tam przyrządów celowniczych, tylko właśnie ta optoelektronika, która przetwarza natężenie światła i ciepłotę na dźwięk, który im bliżej dziesiątki, tym wyższy dźwięk i tak wygląda nasze strzelanie. Dużo trzeba trenować, aby strzelić w tę przysłowiową dziesiątkę? Naturalnie. Są to godziny treningów pod okiem pana Adama Kalety, znakomitego trenera, który dotąd prowadził osoby zdrowe, juniorów. Także początkowo nas kosztowało trochę nauka, bo kładł nas po prostu na przysłowiową glebę. Jak zanim się wytłumaczyliśmy, że u nas postawa leżąc wygląda inaczej, no to już byliśmy po 3 godzinach ciężkiego treningu na sucho, jeszcze bez strzałów, bo nie mieliśmy karabinów. Obecnie dysponujemy 4 karabinami. Trenuję osób tak regularnie około 13-14, także no, potrzeby są większe, no ale jest to drogi sprzęt, cały osprzęt. Czyli ta luneta optoelektroniczna to jest kwota rzędu ponad 5000, także są to duże pieniądze, plus karabin dobrej, przyzwoitej jakości to jest, mówię, od 7,5 do nawet 10 000, także łącznie karabin, taki wyposażenie to jest no, ponad 16 000 nawet. Mirosław Mirynowski, prezes Integracyjnego Klubu Sportowego Zryw, o tajnikach strzelectwa pneumatycznego sportowego osób niewidomych i niedowidzących nam opowiadał, a ja już teraz zaciskam mocno kciuki, trzymam, aby z medalami zawodnicy z Integracyjnego Klubu Sportowego Zryw powrócili zarówno z Mistrzostw Polski, jak i Mistrzostw Europy.